Dzień dobry, z tej strony Maciek z firmy Mavcar, a przed Państwem jeden z bardzo lubionych samochodów. Tutaj dla klientów biznesowych Volkswagen Caddy silnikiem 1.6 MPI, 102 konie, 8-zaworowym, idealnie dającym się do założenia instalacji LPG. Auto jest z 2005 roku, przebieg 234 tysiące, udokumentowany. Plus tego samochodu, że mamy naprawy wykonywane na bieżąco. Tutaj w tym aucie w Polsce tak mi się trafiło, że musiałem zrobić sprzęgło. Myślałem, że będzie to zrobiony sam sprzęglik, ale okazało się, że uszkodzony jest docisk i zrobiliśmy komplet sprzęgła. Rozrząd jest zrobiony przy 198 tysiącach. Jest informacja pod maską. Plus opony z 2019 roku. Z bardzo ładnym miernikiem, około 7 mm, uniwersalny, więc dla wielu osób to nie trzeba będzie tego zmieniać co parę minut. Plus jeszcze mamy zrobione tarcze z klockami z przodu, z tyłu, klocki tarcze też ładne. I tutaj zrobimy może później zdjęcie, bo na teraz jest coś tak, nie będzie za dobrze za tą alufelgą tego widać. Z wyposażenia zewnętrznego mamy przeciwgielne alusy i przyciemniane tylnie szyby, plus przy okazji dwoje przesuwanych drzwi. I jeszcze oczywiście jest coś, co się bardzo przydaje, jest hak. Hak, wiadomo, czasami nie przez 5 lat go nie użyjemy, a raz na 5 lat przyda nam się i wtedy właśnie to będzie ten moment, gdzie nie trzeba będzie wypożyczać następnego samochodu do przewierzenia czegoś. Cóż jeszcze o aucie. Zmierzyłem auto całym miernikiem lakieru. Tylko jeden jedyny błotnik był podwójnie malowany. Ma 200 mikronów. To jak na Kadika, który często jest użytkowany w jakichś tam miejskich warunkach. Jest bardzo dobrze. Kolejny plusik. Jest to oczywiście wersja osobowa, więc gdy potrzebujemy dostawczaka, bardzo łatwo wyciągnąć z niego fotele i zrobić dostawczaka. A gdy potrzebujemy przewieźć rodzinę czy tam pracowników, też nie ma z tym problemu. Dodam Wam jeszcze, że oczywiście auto jest brygadówką. No może nie oczywiście, ale jest to też fajny kolejny plus. Mamy 7 osób, nie musimy się martwić, że trzeba dzwonić naszych pracowników dwa razy. Tutaj widzicie sobie tą dużą kanapę. Tutaj jeszcze mamy tą mniejszą. Spójrzcie, miejsca może nie jest, nie wiadomo ile, ale każdy tam przejdzie, gdzie potrzebuje. Przy okazji możecie sobie jeszcze rzucić okiem. Mamy tu jeszcze pakiet dodatkowych schoweczków, jak to w Caddy. Są jeszcze w podłodze, tu, tam, tu w boczkach, więc na pewno się do niego pomieścimy. No i dodam jeszcze, że no, auto bardzo dobrze sprawuje się na gazie, łatwo założyć i przy okazji miejsce na butla jest pod autem, więc nie stracimy przestrzeni bagażowej. Cóż, myślę, że chyba o zewnętrznych cechach Wam opowiedziałem wszystko. Resztę opowiem Wam w środku pojazdu. Dobrze, zacznijmy sobie od książki serwisowej. Książka jest prowadzona praktycznie do końca. Tu mamy pierwszy wpis. Spróbuję Wam to jakoś tu zobaczyć na szybko. Tu kolejne dwa wpisy. 89,55. Lecimy dalej. 132, 117. Jeszcze lecimy dalej sobie. 152, 185. No i teraz będą dwa ostatnie. Tutaj mamy 198 tysięcy. I tutaj widzicie, jak mamy Canryman. Czyli to jest to pasek rozrządu, rolka prowadząca. Takie właśnie tutaj rzeczy. Czyli na rozrządzie jest przejechane tak naprawdę 36 tysięcy km. Czyli niewiele, czyli można spokojnie jeszcze zrobić. Według mnie 60. I ostatni wpis na olejowy. Dobrze, serwis mamy z głowy, tak jak Wam wspomniałem też, no mówię, tutaj myślę, że po tylu wymianach, czyli mamy klocki zrobione, mamy zrobiony rozrząd, ładne opony, plus ja zrobiłem to sprzęgło, myślę, że po prostu najnowszy właśnie tego pojazdu przez długi czas po prostu nie będzie w niego inwestował, no bo sprzęgło, jeżeli ktoś dobrze jeździ, potrafi wytrzymać 150 tysięcy, 200 tysięcy kilometrów, to bynajmniej był jeszcze oryginał, ale nie wiem, czy po prostu ktoś go w międzyczasie wymienił, czy jeszcze był oryginał fabryczny. Dobrze, przechodzimy sobie do środka. Jak środek, jak na Caddy, które auto często jest, że tak powiem, użytkowane jako pojazd, no,
do pracy. Jest naprawdę ładny. Mamy jasne fotele, nie są one zniszczone, nie są jakieś poplamione. Tutaj podłokietnik też jest czysty. Spójrzmy sobie na teraz na licznik. Nie ma żadnych błędów. Tak wspominałem, 234 tysiące km. Ładna kierownica, niezniszczona. Faktura jest praktycznie cała. Nie wiem, czy tu pod słońce będzie dobrze widać, ale się postaramy. Naprawdę kierownica jest ładna. Lewa strona standardowo, jak to w Kadiku, te plasticzki się drapią, jak w tych wszystkich Volkswagenach. Spójrzcie, zrobimy tak i to wszystko lekkim ruchem i tak schodzi i tak. Są takie dostępne na Allegro, po prostu całe do kupienia już bez tej faktury. To kosztuje jakieś 40 zł, jak to komuś przeszkadza, można to wymienić, ale sądzę, że jest to samochód do pracy i nie każdy się po prostu tym przejmuje, jakimś drobnym plastikiem. Lub jeszcze, jak ktoś lubi oszczędność, można sobie to pomalować. Tutaj mamy włącznik od świateł, przeciwgielne wszystko, elektryczne regulowane lusterka. Tuż środek mamy z głowy i oczywiście panel środkowy. Mamy sprawną klimatyzację. Dużo osób nie wie, że eko tutaj w tych właśnie Volkswagenach jest to włączenie klimatyzacji. Jeżeli tak mam właśnie, nie świeci się kontrolka, wtedy mamy włączoną klimę. Potem zauważyłem, że już w tych poliftowych Golfach 2007-2008 rok po prostu zrobili tutaj normalnie przycisk AC, bo obstawiam, że wiele osób się po prostu tego myliło. I teraz gdzie wciskamy Eco On, mamy po prostu tak jakby bardziej tryb oszczędny. Radio jest całe, niepociechane, ale wiadomo, ten sam problem co na boczkach. Tutaj przechodzimy dalej, gałka zmiany biegów, wygląda to ładnie. Popielniczka, nie ma żadnych tutaj petów, nikt nie palił. Dalej tutaj środeczek, też ładny, deska, 4 airbagi, jak tu wspominałem. No i jeszcze ten tył, tutaj macie taki bajerancki schowek, pod tym akurat leży moja torba, ale kiedy jak ktoś chce coś przewieźć, to naprawdę jest dobry wóz. Myślę, że o aucie powiedziałem już tutaj Wam wszystko. Zapraszam Was do polubienia mojej strony na Instagramie Mavcar Auta. Też do odwiedzenia na mavcarautomoto.pl, zostawienia subskrypcji na moim kanale YouTube lub też polajkowania filmu, bo myślę, że akurat znajdziecie ten film, a szukacie innego auta, może po prostu coś w międzyczasie się trafi i go dojrzycie bez szukania na Automoto. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu, plus przy okazji, jeżeli nie macie jak auta dostarczyć do domu, mogę w rozsądnych pieniądzach go dowieźć na lawecie. To byłoby na tyle. Pozdrawiam. Hej.